Samorząd Rzeszowa przekazał za 1% wartości ponad 2-hektarową działkę zakonowi PR-ów. Do 2018 roku mają oni z własnych pieniędzy wybudować tam zespół szkół z podstawówką, gimnazjum, a w przyszłości także liceum. W placówkach ma uczyć się prawie 1000 uczniów. To potrzebna inwestycja, uważa samorząd, bo do tej pory na osiedlu Wilkowyja, liczącym ponad 5000 mieszkańców, nie było żadnej szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Pijarek w Rzeszowie w tym roku świętuje 5-lecie powstania. Nowoczesne klasy i pracownie oraz wysokie miejsce w ogólnopolskich rankingach. To, jak mówi dyrekcja, największe atuty szkoły. Te sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie porozumienie, jakie miasto 7 lat temu zawarło z zakonem PR-ów. Teraz na swój sukces czeka to miejsce. Dawne koszary wojskowe przy ulicy Bałtyckiej. Już za 2 lata ma tu powstać nowy zespół szkół i basen. To dobra wiadomość, mówią mieszkańcy osiedla, bo na razie nie ma tu żadnej placówki oświatowej. Brakuje takiego miejsca, ponieważ przybywa dzieci, mieszkańców, a jako tako to do szkoły no to jest daleko. Nie trzeba by było dowodzić tego dziecka tak daleko. Po prostu mogłoby sobie nawet przejść, przejechać się rowerem. Bo nie ma tutaj wielkiego ruchu na tej ulicy. Według mnie jest to dobra decyzja. O przekazaniu tej działki PR-om mówiło się już od kilku lat. Na ostatniej sesji radni Rzeszowa zdecydowali, że zostanie sprzedana zakonowi za 1% wartości, czyli 30 tysięcy złotych. Akt notarialny ma zostać podpisany w sierpniu. Miasto zapewnia, że takie porozumienie przyniesie wiele korzyści. Dzięki takiej współpracy miasto nie będzie musiało wybudować szkoły, nie będzie musiało inwestować, natomiast tutaj wspólnie realizujemy te inwestycje, ponieważ jako miasto budujemy drogi, budujemy infrastrukturę, która będzie zasilać szkołę, czyli woda, kanalizacja, infrastruktura energetyczna. Inwestycja ma kosztować 35 milionów złotych. Zakon zamierza wybudować szkołę podstawową, gimnazjum oraz halę sportową z basenem. Uczyć będzie się tu mogło ponad 950 uczniów. Będą zatrudnieni w tej szkole nauczyciele, oczywiście świeccy również, w ilości około 130. Będzie to również basen, który będzie służył mieszkańcom poza zajęciami normalnymi z dziećmi. Będą mogli z tego korzystać mieszkańcy Rzeszowa. Przedstawiciele zakonu PR-ów zapewniają, że prace projektowe są już zaawansowane. Budowa szkoły ma zacząć się jesienią, a zakończyć przed 1 września 2018 roku. Stwarzamy sobie taką możliwość przez fakt, że w ramach tego zespołu jest również zaprojektowane liceum. Natomiast czy będzie ono realizowane, będzie zależało przede wszystkim od tego, czy rodzice naszych uczniów i sami uczniowie będą tego od nas oczekiwali. PR-zy, nazywani także zakonem szkół pobożnych, działają w Polsce od XVII wieku. Założone przez nich w 1740 roku w Warszawie Collegium Nobilium było jedną z najlepszych szkół wyższych. Dziś prowadzą placówki oświatowe w wielu polskich miastach. Zakon zajmuje się także działalnością naukową i wydawniczą.